nagrywamy takie, będąc na wakacjach, wstąpiliśmy, zjechaliśmy z drogi i byliśmy w, to było chyba Funke Store, czy coś takiego kupowane, nie pamiętam, nie chcę teraz kłamać. Żeby mi się nie wysypały, chcę tutaj tył pokazać. Belgia, czyli Zena, to Zena importuje, o, widzisz, nie czytałem tego. Gramaturę mamy 54 gramy, kategoria F2, Green Whistle Bank, czyli one mamy taki delikatny gwizd, flara, gwizd i wystrzał. No weź, parę sztuk, weź więcej, cały rządek weź. Dobra, i idziemy tam dalej. No i rzucaj. Ja już je odpalałem, tam kilka sztuk zresztą było widać na opakowaniu, bo byłem ciekawy, one są już dawno. Gips masz. Wow! No właśnie, to jest z tymi petardami to, że one podczas gwizdu zaczynają się obracać i nie wiadomo, w którą stronę się tak naprawdę obrócą. O, wpadła do wody. Czyli się pali w wodzie. Okej, okay. Wypadła ci. Ale ładna się dziś pogoda robimy, żeby tylko później nie padało wieczorem. I w wodę. Pali się w wodzie. Flara. Gwizd. Okej, dawaj ją tam dalej do wody. Chodź tutaj dalej. No, chodź. No i rzucaj tam do wody. Ja sobie tutaj tak, żebym tutaj mógł za barierkę. Pięknie. O, pociągło ją na dół. Jak ją pięknie pociągło na dół. Gwizd. Tamta jedna zgasła. To co to było? Co? Ty? Teraz rzuciłeś petardę, no. Jeszcze? Czyli dwie zgasły? Nie, jedną. No a teraz rzuciłeś jedną? Nie. To co to było? Rzuciłem. Dwie rzuciłeś i dwie zgasły. No. Ale fajnie, bo one jak pływały, ona się ustawiała do pionu flarą w górę i jak się odpalał gwizd, to ją wciskało pod wodę. Fajne. Fajne petardy. Strzelają nie najgorzej, jak mówisz? No, fajne. Fajne. Nie strzelimy jeszcze, czy już zostawiamy? Weź, masz jeszcze ze dwie, tak rzuć. Trzyma jeszcze ze dwie, rzuć tak tutaj gdzieś. A wciśnij ją tu w trawę. Tu jest taka... Trawa. Tą zapalniczkę masz kiepską. No. Tak sobie. Dawaj następną. Uwaga, bo mówię ci, ona się obraca. No, nie najgorzej. No dobra, to by było na tyle z tych petardek, takich wynalazków chińskich. Znaczy chińskie, to są Zena, a gramatura 2,7 grama niby na sztukę. A jaki to kod produktu w ogóle ma? Ma to kod produktu jakiś? 6725, albo tu jakiś ML, olololo. Dobra. Nie wiem, jaki tu może być kod produktu. Dobra, nieważne. Dobra, dzięki wielkie, na razie. Cześć. Cześć.